Szatnia paryskiego klubu jest jedną z najgorętszych i najdroższych szatni obecnie w Europie i na całym świecie. Konflikt pomiędzy Neymarem a Cavaniem już wygasł, jednak ostatnio doszło do wybuchu kolejnego, ponownie z udziałem Urugwajczyka. Stronami nowego konfliktu są kapitan PSG, czyli Thiago Silva, oraz Cavani i Javier Pastore. Brazylijczyk wściekł się na swoich klubowych kolegów, ponieważ zbyt długo przebywali oni na urlopach, przez co spóźnili się na powrót do treningów. Mniej oberwało się Argentyńczykowi, ponieważ ten według francuskich mediów jest na wylocie z klubu. Absencja Edinsona wywołała w szatni prawdziwą burzę. Cavani usprawiedliwiał się tym, że Neymara często brakowało na grudniowych treningach. Brazylijczyk miał wylecieć do chorej siostry, jednakże został on przyłapany i sfotografowany na imprezie ze znajomymi. Urugwajczyk nie przyjmuje do wiadomości afery, którą rozpętał. Do samej sprawy odniósł się sam trener PSG, Unai Emery. To normalne, że media rozgrzewają tę historię. To, co się dzieje w PSG, jest ważne dla wielu ludzi. Zapewniał jednak, że grupa jest mocna mentalnie. Napływające informacje mówią, że Cavani spóźni się 2 dni, a Pastore aż 5. Szatnia PSG jest miejscem, gdzie potrzeba naprawdę doświadczonego i umiejętnego trenera, aby zażegnać wszelkie spory pomiędzy gwiazdami. Jak ta cała sytuacja wpłynie na sam klub? Pewnie nijak. W lidze są liderami z dużą przewagą punktową, natomiast w Lidze Mistrzów czeka ich starcie z Realem Madryt i tak naprawdę to będzie weryfikacja umiejętności szkoleniowych Emeriego. Jeżeli PSG wyeliminuje obrońcę trofeum, to nikt nie będzie pamiętał o konfliktach w szatni. Dopóki Hiszpan będzie punktował i odnosił sukcesy, to nikt mu tych sporów wypominać nie będzie. A co wy o tym myślicie? Czy Emery wytrzyma na stanowisku szkoleniowca PSG? Czy dni Cavaniego i Pastore w Paryżu są policzone? Piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!